Witam Państwa bardzo serdecznie. Dorota Kania, Rozmowa Niezależna. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pani Ewa Kochanowska. Witam serdecznie Pani Doroto, witam Państwa. Pani Ewo, kilka dni temu Gazeta Polska Codziennie i portal niezależna.pl ujawniły skandaliczny dokument, instrukcję Platformy Obywatelskiej, mówiąc naszym językiem, jak kłamać swoim Smoleńska. Mówię naszym językiem, bo ten dokument nie jest tak zatytułowany, ale de facto dotyczy właśnie tego tematu. Jak Pani zareagowała na ten dokument? Ja w pierwszej chwili myślałam, że to jest dokument, który jest rozwinięciem SMS-a, który wyszedł tuż po katastrofie. I dopiero po dłuższej chwili zorientowałam się, że on nawiązuje do zupełnie niedawnych wydarzeń. Ja nie mogę się bez przerwy wszystkim oburzać, więc ja po prostu wzruszyłam ramionami. Przestudiowałam ten dokument. No i prawda jest taka, że powstał raport Komisji Millera oraz powstała grupa pana Laska do propagowania tego raportu. I nic się nie zmieniło. To znaczy żadne argumenty, żadne nowe badania, nic się nie przebija. To jest, przypomina mi to wystąpienie Władimira Putina w Katyniu 7 kwietnia 2010 roku, kiedy Władimir Putin powiedział przy okazji Katynia, że ocena tej stalinowskiej zbrodni została dokonana i nie będzie żadnej rewizji. I tutaj też ocena katastrofy została dokonana i nie będzie żadnej rewizji. Nie ustępują ani na krok, zmienia się tylko pewnego rodzaju retoryka. Tak? Już nie mamy, nie występuje tam brzoza czy drzewo, ale przeszkoda terenowa. Bo już tak wszyscy zdążyliśmy tę brzozę obśmiać, a nikt jej nawet poważnie nie zmierzył, że używa się teraz określenia przeszkoda terenowa. Pani Ewo, gdyby w Smoleńsku nie zginął Pani mąż, świętej pamięci Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, pan doktor Kochanowski, jak by zareagował na tego typu doniesienia, gdyby był w dalszym ciągu rzecznikiem? Zawsze się zastanawiam, prawie codziennie zastanawiam się, jak mój mąż reagowałby w takiej czy w innej sytuacji. To jest i pomoc, i bardzo duże źródło frustracji dla mnie. Ponieważ jego, myślę, że tuż po katastrofie zrobiłby wszystko, żeby jednak powołać niezależną międzynarodową komisję do badania tej katastrofy. No byłoby mu łatwiej, dlatego że był uznanym, trzeba przypomnieć tym, którzy zapomnieli, że dr Kochanowski był bardzo znaną postacią w świecie, w międzynarodowym świecie prawniczym. Wbrew temu, co mainstreamowy media chciał nam przedstawić, no to jednak był autorytet międzynarodowy. I znał właściwych ludzi, także byłoby to prawdopodobnie jego priorytetem. Myślę też, że przy bardzo uważnym patrzeniu na ręce, sprawdzaniu wielu rzeczy, tak zmasowana propaganda kłamstw, jaką nas raczy ten rząd, nie byłaby możliwa. Ale jest w tej zalewie kłamstwa, w tej propagandzie są jednak takie momenty światła, bo okazuje się, że już ludzie nie wierzą. Coraz więcej osób powątpiewa w oficjalną wersję. Trudno się dziwić, skoro mamy znowu informację, że znowu mamy niekompletną dokumentację medyczną. 3,5 roku po katastrofie i w dalszym ciągu nie ma na przykład wszystkich protokołów sekcyjnych, prawda? No, rzeczywiście to są rzeczy wstrząsające, ale teraz ostatnio bardzo poruszyła mnie wiadomość, że czarne skrzynki, które miały, czy nagrania z przebiegu lotu, które zostały się podstawą do raportu Millera, żadna z nich nie była oryginalna. Od początku do końca, że coś tam sztukowano, dodawano, ujmowano. Wyjaśniano nam, że jestem tych rejestratorów lotu było kilka, 5 czy 7.
I żaden z nich nie działał prawidłowo. Proszę Panią, to co w tym samolocie działało prawidłowo? Jak nawet tak zasadnicze rzeczy, będące źródłem wyjaśnienia przyczyn katastrofy, jak czarne skrzynki, są obciążone błędem. Pani Ewo, czy myśli Pani, że kiedykolwiek dowiemy się, co się stało w Smoleńskim 10 kwietnia 2010? Są dwie rzeczy. Czy się dowiemy oraz czy uzna to światowa opinia publiczna. Dla mnie to się nie równa. Prawdopodobnie możemy się dowiedzieć, ale nie przypuszczam, żeby nam się w jakiś sposób udało przekonać światową opinię publiczną do naszych ustaleń, ponieważ majstersztykiem był raport Anodiny. Ale z drugiej strony światowa opinia publiczna, czyli oficjalne media, czy oficjalnie przedstawiciele państw i obywatele, bo jeżeli się rozmawia z obywatelami innych państw, to niektórzy mówią wprost, że w Smoleńsku na pewno nie było zwykłej katastrofy i są o tym przekonani. Także ja się spotkałam z takim stanowiskiem, więc myślę, że tu też kwestia oficjalnych stanowisk i kwestia osądu zwykłych ludzi. Też będzie może być rozbieżne. Ja wrócę do tego dokumentu, dlatego że tym dokumentem poza konserwatywnymi mediami właściwie się mainstreamowe media w ogóle nie zajęły, co w sumie nie dziwi, prawda? Ale czy możemy być, czy myśli Pani, że tego typu wrzutki będą się pojawiały, że tego typu instrukcje będą w dalszym ciągu krążyły, być może bardziej zakamuflowane, ale czy posłowie Platformy będą instruowani, jak mają mówić, jak mają rozmawiać z dziennikarzami, im dalej w las mówiąc, czyli im dalsze... Oczywiście. To jest jedyne, czym Platforma może się bronić, to jest raport Millera. No i oczywiście Komisja Propagandowa Laska. W uzasadnieniu wyjaśnienia, ich zdaniem zakończonego wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Wydaje mi się, że jak w przypadku Katynia, to dopóki nie zostaną przedstawione porażająco jasne dowody, linia Platformy będzie się utrzymywała niewzruszenie. Pomimo, że ludzie, zwykli ludzie uważają, to po prostu nie ma znaczenia. To jest ich być albo nie być. Przyznanie się, że oni po prostu nie mogą przyznać się do żadnego błędu, bo to by się spruła ta tkanina w mgnieniu oka. To jest ich być albo nie być. Zupełnie niedawno mieliśmy sytuację, kiedy media też wiedziały, co się stało, zanim została wyjaśniona ta sytuacja. Mówię o sytuacji na plaży w Gdyni, gdzie media od razu powiedziały, że winę ponoszą kibice, chociaż później okazało się, że monitoring mówi coś innego. To jest oczywiście nieporównywalna sytuacja do tego, co się stało w Smoleńsku, ale porównywalna sytuacja do przekazu, jak się karmi kłamstwami opinię publiczną. Czy Pani myśli, że to jeszcze ma sens i to jest, czy ludzie jeszcze będą w to wierzyć? No ja myślę, że dla kogoś to jest robione. No. My nie wierzymy, bo jakby powiedzieć, lubimy myśleć samodzielnie. Ja na przykład chętnie przyjęłabym, gdybym została kiedykolwiek zaatakowana, obronę jakiegoś dżentelmena, a w tej chwili, jak już oni zostaną wychowani tak dokładnie przez ministra Sienkiewicza, to się taki ktoś może odwrócić i nawet nie zareagować. No, przykra sytuacja. Wydaje mi się, że jest to... Ta medialna nagonka na kibiców jest pewnego rodzaju rozpętaniem histerii, która ma pokazać, jak niebezpieczni potrafią być kibice. No i prawdopodobnie ma prowadzić do jakichś zmian w prawie. Proszę powiedzieć, czy jest jeszcze coś, co rząd może zrobić poza Komisją Propagandową Laska, żeby przekonać tą część społeczeństwa, tą coraz większą część społeczeństwa, która powątpiewa w oficjalną wersję przedstawioną przez rząd. Nie chciałabym mi podsuwać jakichś dobrych pomysłów.
Oni będą wiedzieli, co mają robić. Ale to, wie pani, to bardzo dokładnie przeczytałam te instrukcje. To jest naprawdę takie absolutnie żałosne. Wyciąga się na przykład, że prezydent Kaczyński zamierzał tam rozpocząć kampanię. No, przykro przypomnieć, ale było tam dwóch kandydatów na prezydenta. Nie tylko jeden. Prawda? Wyciąga się, kiedy prezydent Kaczyński był, a kiedy nie był. No, zapominając o tym, że premier Tusk pojechał poświęcić kamień węgielny pod cerkiew prawosławną, a trzecią rocznicę katastrofy smoleńskiej spędził w Nigerii. No więc jakoś tak przykłada się różne miary do różnych osób, co jest bardzo niesmaczne. Ale ludzie pamiętają. Ale ludzie to pamiętają. I myśli pani? Myślę. A co nadzieja w tym? Na pewno, dlatego że to nie jest tak, że jest jakaś sekta smoleńska. Są zwykli ludzie, którzy potrafią myśleć. Myślą. I niekoniecznie są karmieni, jak to usiłują przedstawić mainstreamowe media, sektą smoleńską. Nie, ci ludzie myślą i widzą, że to, co pokazują badania, że coś się stało dziwnego i to nie jest tak, jakby chciał nam przedstawić pan Jerzy Miller czy Donald Tusk. Oczywiście, że nie jest. No też mnie szczególnie zawsze irytują, oburzają te zupełnie bezzasadne oskarżenie pilotów. Ja to znoszę bardzo źle, bo wiem, że gdzie indziej, prawda, po długoletnich nawet badaniach można dopiero wysnuć taki wniosek. U nas to poszło od razu. W pierwszy dzień, tak. Nie wspomina się o tym, że kapitan był pilotem, instruktorem, że miał bardzo dobre doświadczenie, że w komisji Millera oceniały go osoby z lotnicy cywilni, którzy od lat lobują nad przeniesieniem lotów VIP-owskich do lotu. Jest cała masa takich okoliczności, o których się nie mówi, o których nie wiadomo, a które są naprawdę bulwersujące, jak się patrzy na to wewnątrz. Ale jest o tyle pozytywna reakcja już samego środka Platformy, że takie dokumenty wyciekają. Więc nawet Platforma nie jest jednomyślna i nawet tam nie ma, że wszyscy wierzą w oficjalną wersję. No myślę, że trzeba bardzo dużo dobrej woli, żeby w tę oficjalną wersję wierzyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.